czekał już Marcin Zaborski i jego gość. A naszym gościem jest zastępca rzecznika finansowego Paweł Zagaj. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Rewolucja, zapowiedź rewolucji czy zaproszenie do rewolucji? Jak Pan czyta wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kredytów frankowych? Bardziej jako zaproszenie do rewolucji. Wyrok faktycznie jest istotny dla tego rynku, jest istotny dla wyjaśnienia pewnych niejasności, które miały polskie sądy rozpatrujące tego typu spory. To my spróbujmy wyjaśniać niejasności. Czytam komunikat Waszego urzędu, a w nim: wyrok TSUE powinien zmobilizować osoby, które do tej pory żadnych działań związanych ze swoją umową nie podejmowały. Piszecie, im większa skala nowych pozwów i reklamacji, tym większa szansa na to, że banki wypracują racjonalne propozycje ugodowe. Czy ja dobrze wyczuwam, że rzecznik finansowy namawia kredytobiorców frankowych do tego, żeby coś wreszcie z tymi umowami zrobili? Rzecznik finansowy namawia do tego, żeby świadomie spojrzeć na swoją sytuację i świadomie przeanalizować umowy i ocenić to, czy tak naprawdę jesteśmy niezadowoleni z tego, co mamy, czy też jesteśmy w stanie zaakceptować pewne rozwiązania, które są związane jakby z kontynuowaniem tego typu umów. I rzecznik finansowy może pomóc w konkretnych sprawach, w sporach klient-bank? Jeżeli sprawa trafia do sądu, jeżeli klient zdecyduje, stwierdzi, opłaca mi się to, widzę niejasności tej umowy i uważam, że zostałem poszkodowany w związku z tymi niejasnościami, faktycznie rzecznik w takich okolicznościach może, jeżeli zwróci się o to klient albo sąd, może wystąpić z istotnym poglądem, w którym jakby przedstawi swoją ocenę prawną tej sprawy. Może poprosić Was o włączenie się do tej sprawy, czy wydanie opinii w tej sprawie? Wydanie opinii w tej sprawie. I muszę jako klient proszący Was o opinię za tę opinię zapłacić? Nie. Ta opinia jest bezpłatna. No ale jednak muszę pójść do sądu, jeśli dobrze rozumiem. Czyli rację ma Robert Gwiazdowski, który pisze dzisiaj w internecie, tak, ten wyrok Unijnego Trybunału jest najbardziej korzystny dla adwokatów. W jakimś sensie oczywiście rynek usług prawnych będzie tutaj mocno zaangażowany w te dalsze procesy. I nawet z tego punktu widzenia, że sama konstrukcja umów i charakter sporów jest bardzo skomplikowany. Więc przeciętny klient będzie miał trudność, aby po pierwsze realnie ocenić wszystkie możliwości, wszystkie skutki prawne danej umowy, ocenić też te pewne aspekty ekonomiczne. Czyli bez adwokata sobie nie dam rady w sporze z bankiem? Nie chcę, aby taki przekaz był bardzo wyraźny, ale na pewno klient powinien uzyskać jakąś opinię. Niekoniecznie musi być to radca prawny czy też adwokat, ale na pewno powinien skorzystać z jakiejś pomocy, jeżeli sam nie jest w stanie obliczyć sobie czy też ocenić wszelkich konsekwencji związanych z tą sprawą. Ale to będą żniwa dla radców, adwokatów, kancelarii prawnych. Na co trzeba uważać, żeby nie dać się przy okazji oszukać? Będziecie jakoś chronić nas jako klientów przed takimi oszustwami przy okazji? Tutaj akurat kompetencje rzecznika niestety aż tak daleko nie sięgają, natomiast rynek usług prawnych to jest bardzo szeroki rynek. To nie tylko są kancelarie stricte adwokackie czy też radcowskie, ale również tak zwane firmy odszkodowawcze, kancelarie odszkodowawcze. W związku z tym to jest jakby kwestia tego, jak bardzo te podmioty będą zaangażowane w pozyskiwanie klientów, jakimi metodami będą to robiły. Zastępca rzecznika finansowego jest naszym gościem, Paweł Zagaj. Bankowcy podkreślają, że ten wyrok Unijnego Trybunału kolejny raz pokazuje, że każda jedna umowa musi być osobno rozpatrywana w sądzie. Musi być oceniana oddzielnie, bo nie ma tutaj żadnego automatu. Zgadza się. Ten wyrok to nie oznacza rewolucji, która z dnia na dzień nagle zmieni całą sytuację osób, które te kredyty mają i osób, które są zaangażowane już w procesy, powiedzmy, sądowe. Ale przecież to jest mnóstwo osób. Ile osób może dzisiaj pójść do sądu po wyroku Unijnego Trybunału? Szacunki są różne, ale mówi się o kilkuset tysiącach złotych, kilkuset tysiącach osób teoretycznie oczywiście mogących pójść z takimi umowami do sądu, ale to jest, właśnie tutaj chciałbym zaznaczyć, że to nie jest tak, że każdy klient, że po pierwsze rzecznik namawia do tego, żeby wszyscy klienci udali się do sądu. Jednak czy pan nie namawia, żeby wszyscy poszli? Nie namawiam do tego. To kto powinien pójść? Tak jak powiedziałem na początku, ten, kto czuje się rzeczywiście skrzywdzony tą sytuacją, w której się znalazł. Kilkaset tysięcy potencjalnie skrzywdzonych, Tak. A ile osób do tej pory zgłosiło się do rzecznika finansowego o to, żeby wydał opinię w ich sprawie, w sprawie kredytu frankowego? Około 1500 osób wystąpiło o istotny pogląd. Natomiast to jest kropla w morzu, w oceanie. Tak, kropla w morzu, ale też samych postępowań sądowych jest to poziom rzędu kilkunastu raczej tysięcy, a nie kilkuset tysięcy. Czy po tym wyroku, który dziś usłyszeliśmy, rozpoczną się sprawy indywidualne? Czy możliwy jest jakiś spór zbiorowy, pozew zbiorowy w sprawie kredytów frankowych? To akurat zależy od tego, z jaką ofertą wyjdą też kancelarie. Natomiast w mojej ocenie formułowanie pozwu zbiorowego będzie w tych sprawach dość trudne. Raczej spodziewałbym się, że będą to sprawy indywidualne. A czy wyrok Unijnego Trybunału zachęca do tego, żeby iść na zwarcie z bankiem, czy jednak poszukać z nim bez sądu ugody? Ten postulat bym raczej i też te kwestie do zastanowienia bym raczej skierował do sektora bankowego. To jest pytanie, czy sektor bankowy chce się uwikłać w wieloletnie spory sądowe, które są dla niego obciążeniem dla jego klientów, czy też przemyśleć tę sytuację i nie wyjść z ofertą, zrobić krok w przód i nie wyjść z ofertą, już jakąś konkretną, racjonalną ofertą do klientów. Uważam, a takie mamy doświadczenia, że wielu klientów nie jest nastawionych stricte na postępowania sądowe. Oni chcą jednak w większości rozwiązać problem, ale niekoniecznie drogą sądową. No tylko, że czytam komunikat rzecznika finansowego z dzisiaj, w którym znajduję w zasadzie ostrzeżenie przed ugodami z bankami, bo jest tam taki fragment. Widzimy, że proponowane dziś przez banki ugody zakładają przewalutowanie kredytu po kursie średnim NBP według obowiązującej dziś relacji złotego do franka szwajcarskiego i zastosowanie oprocentowania według WIBOR-u. A to w konsekwencji, jak tłumaczycie dalej, może wpędzić tych klientów znowu w jeszcze bardziej niekorzystną sytuację za chwilę. Czy banki chcą oszukać tych klientów po raz kolejny? Nie, absolutnie to nie było jakby tą intencją. W interesie banków również taka nie było. Taka ugoda może być ryzykowna dla klienta, piszecie w swoim komunikacie. To jest rzetelna informacja. To tak samo dotyczy aktualnie wszystkich klientów, którzy mają kredyty w złotówkach. Więc to nie jest jakby tylko kwestia tych osób, które zrobią konwersję tego kredytu z kredytu indeksowanego na kredyt, że tak powiem, czysto złotowy. Każdy kredyt, który jest oparty na złotówce, podlega temu ryzyku niestety wzrostu stóp procentowych. Spróbujemy to zaraz wszystko powyjaśniać. Konwersja, indeksowanie, nie daj Boże jeszcze abuzywność za chwilę w tej rozmowie się pojawi. Nie pozwolę na to. Zastępca rzecznika finansowego jest naszym gościem. Próbujemy dalej rozwikływać różne zagadki związane z frankowymi kredytami. Zapraszam na rmf24.pl. Panie redaktorze. Jesteśmy wciąż widziani i słyszani. Zastępca rzecznika finansowego Paweł Zagaj z nami. No to próbujemy dalej zmagać się z unijnym trybunałem i z wyrokiem, który wydał. Czy ktoś, kto składa pozew przeciwko bankowi w sprawie swojego kredytu frankowego, może z dnia na dzień przestać spłacać swój kredyt i czekać na orzeczenie? Ja osobiście odradzałbym takie posunięcie. Na pewno jest to obarczone dużym ryzykiem i to nie jest rekomendowane rozwiązanie przez rzecznika finansowego. A czy unieważnienie umowy, o którym jest mowa w wyroku Trybunału, może oznaczać, że natychmiast trzeba będzie spłacić całą resztę kredytu jeszcze niespłaconego? Czy bank może tego od nas zażądać? Teoretycznie taki jest skutek unieważnienia. W związku z tym de facto to zależy też od tego, w jaki sposób daną sprawę sądową zakończy sąd. Jeżeli sąd po prostu unieważni daną umowę, nie dokona żadnych rozliczeń takiej umowy, tylko po prostu stwierdzi jej nieważność, to pozostaje droga otwarta dla obu stron aby żądać pewnych świadczeń od siebie nawzajem. No to nagle się może okazać, że ktoś musi z dnia na dzień spłacić, nie wiem, 100 tysięcy, 150 tysięcy, czy 200 tysięcy złotych niespłaconych jeszcze rat kredytu. Dlatego, dokładnie tak, dlatego na początku wspomniałem o tym, żeby dobrze to wszystko sobie przeliczyć na własnym przykładzie, według własnej, w związku jakby z własną sytuacją. To nie jest tak, że jedną matrycę da się przystawić do wszystkich umów. To są bardzo indywidualne sprawy. Banki będą, co oczywiste, próbowały się bronić. Taka ich natura. Jakie przeszkody mogą wskazywać, żeby wygrać proces z Frankowiczem? Panie redaktorze, nie chciałbym tutaj, że tak powiem, podsuwać jakichś konkretnych rozwiązań. Bardziej pytam o doświadczenie rzecznika finansowego w tych sprawach, które obserwujecie od kilku lat. Siłą banku jest jakby kapitał, który stoi za bankiem i nieograniczone możliwości obsługi prawnej tego typu spraw. Im dłużej banki będą obstawały przy tak naprawdę swoim stanowisku, które od kilku lat konsekwentnie realizują, czyli nic nie robimy w tej sprawie, czekamy, co się będzie działo, tym tak naprawdę sam ten fakt jest trudnością dla klientów. No tak, ale od kilku lat konsekwentnie banki powtarzają ten sam argument. Słyszeliśmy go także dzisiaj na konferencji Związku Banków Polskich, że klienci, którzy podpisywali umowy na kredyty frankowe, podpisywali też deklaracje, że rozumieją związane z tymi kredytami ryzyko walutowe. Panie redaktorze, to akurat jest dużym nadużyciem tego typu stwierdzenie. Fakt jest taki, że takie deklaracje były odbierane od klientów, ale informacja o ryzyku walutowym, a świadomość konsekwencji tego ryzyka to są zupełnie dwie odrębne kategorie. No tak, ale jak sąd ma to rozstrzygnąć? Znaczy, jak sąd, jest podpis na dokumencie pod taką deklaracją, jak sąd sprawdza, czy była świadomość, czy jej nie było? To akurat te sprawy, które trafiają do sądu dotyczące eliminowania z umów klauzul indeksacyjnych nie dotyczą do końca tego aspektu. Jakby to nie jest do końca badane w tego typu sprawach, dlatego że przedmiotem aktualnie tych spraw, które są w sądach, jest tak naprawdę ocena, czy ta klauzula indeksacyjna została skonstruowana w sposób zgodny z prawem. Czyli jeśli jako Frankowicz podpisałem taką deklarację, nie mam się tym przejmować, myśląc o tym, czy mam pójść do sądu, czy nie? Nawet jak taka deklaracja jest podpisana, uważam, że nie, bo nawet Trybunał Sprawiedliwości w innym orzeczeniu, czy też w serii innych orzeczeń powiedział wprost, że samo odebranie takiego oświadczenia od klienta, że ma świadomość ryzyka walutowego, nie jest tak naprawdę wypełnieniem tego obowiązku. Wypełnieniem tego obowiązku jest uświadomienie klientowi konsekwencji zmian kursowych, a banki tego nie robiły. Na tej konferencji usłyszeliśmy też dzisiaj, że nikt nie przewidział takiego kryzysu na rynku, jaki się po drodze wydarzył, co troszkę przeczy tej świadomości klientów. Niekoniecznie, panie redaktorze, ale banki miały instrumentarium i pewne swoje doświadczenia i w taki sposób skonstruowały umowy, że one tylko zabezpieczały jedną stronę, a druga strona, czyli klient, była nastawiona na nieograniczone ryzyko. Bankowcy mówią, że frankowicze i tak mają korzystniejsze warunki kredytów niż ci, którzy zdecydowali się na kredyty złotowe. I nie można pozwolić na to, żeby za chwilę, po tych decyzjach sądowych, ci frankowicze byli w uprzywilejowanej pozycji. Pada hasło absurdalne uprzywilejowanie frankowiczów, tak mówił dzisiaj prezes Związku Banków Polskich. No to godziłoby w konstytucyjną równość obywateli. Panie redaktorze, tu też nie zgodzę się i będąc bardziej precyzyjnym, po pierwsze, wcale nie chodzi o to, żeby uprzywilejować jedną grupę konsumentów, jedną grupę klientów kosztem innej grupy. Absolutnie to są dwie odrębne kategorie i nawet stawianie takich tez jest moim zdaniem bardzo nieuczciwe. Klienci kredytów, powiedzmy, indeksowanych do walut obcych zawierali te umowy w dobrej wierze. W większości mając oczywiście świadomość ryzyk kursowych, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nieograniczonych ryzyk, tylko pewnym stopniu jakimś przewidywalnych ryzyk. To, że w pewnym momencie nastąpiła taka sytuacja rynkowa, że te ich kredyty stały się po prostu niespłacalne, nie powinno w jakikolwiek sposób obciążać tych klientów przed tym, że dochodzą swoich roszczeń. W związku z tym to tak naprawdę banki powinny poczuć w tym momencie pewną odpowiedzialność i wziąć na siebie również część tego ryzyka, które same przewidziały tylko po stronie klienta. I to by było uczciwe rozwiązanie. Nie uciekniemy od trudnych słów. No nie da się, bo to jest pytanie, kogo dotyczy ten dzisiejszy wyrok i pytanie o to, jaka jest różnica między umową indeksowaną do walut obcych, na przykład franka, a umową denominowaną. To są jednak dwie różne grupy klientów. Tak, to są dwa typy różnych umów, natomiast konstrukcyjnie można powiedzieć, że jeżeli już rozmawiamy stricte o kwestiach sądowych, to kwestionowany jest podobny sposób przeliczania walut. Czyli jeśli ktoś ma kredyt denominowany, to też może skorzystać z tego dzisiejszego wyroku? W zasadzie tak, dlatego że ten dzisiejszy wyrok dotyczy tak naprawdę pewnych skutków i on uznania klauzul indeksacyjnych za niedozwolone, a nie samej kwestii indeksacji. Ta kwestia jest pozostawiona sądom krajowym. No to teraz pytanie, czy wyrok Unijnego Trybunału zmienia sytuację tych, którzy dopiero pójdą za chwilę do sądu, zachęceni być może przez rzecznika finansowego, czy także tych, którzy już to zrobili wcześniej i czekają na rozstrzygnięcie swojego sporu z bankiem już dzisiaj w sądzie? Ci klienci, którzy tak naprawdę już są w pewnym procesie, no mają o tyle inną sytuację, że sprawy, które skierowali do sądu, już zostały w jakiś sposób sformułowane. Te zarzuty już zostały w jakiś sposób sformułowane. Ale sąd, rozpatrując te zarzuty, będzie brał pod uwagę dzisiejszy wyrok, czy nie? Jeżeli będzie się to mieściło jakby w zakresie tego postępowania, więc jeżeli klient nie wnosił o unieważnienie na przykład danego kredytu, tylko eliminację klauzul niedozwolonych, to dzisiejsze orzeczenie TSUE no, będzie miało wtórny charakter, powiedzmy, do tego typu spraw. Ale klienci, wtórny charakter, to znaczy, że sąd może się pochylić nad tym wyrokiem, a nie musi? Czy nie, co to znaczy, że klient w ogóle nie rozważał, idąc do sądu, w ogóle nie rozważał unieważnienia takiej umowy. A takie sprawy są. Jest wiele spraw, które dotyczą tak naprawdę tylko i wyłącznie uznania danej klauzuli za niedozwoloną, a nie obejmowały swoim zakresem jakby tych konsekwencji uznania tej klauzuli za niedozwolone. Czyli klient nie szedł dalej i powiedzmy nie wnosił o unieważnienie umowy. A ten dzisiejszy wyrok głównie sprowadza się jednak do tego, jakby dając sądom polskim wytyczne, co zrobić w sytuacji, gdy klient wnosi o unieważnienie umowy. No bo umowa umowie nierówna, to jest dokładnie ważne. Klienci banków zwracają się do was z przeróżnymi problemami, bo spready, bo zwrot składek za ubezpieczenie niskiego wkładu, bo zwrot nadpłaconych rat i tak dalej, i tak dalej. Nie każdy musi to wszystko rozumieć. Gdzie ma szukać pomocy w takim razie, podpowiedzmy, żeby zorientować się, o co może powalczyć? Na pewno każdy klient, który nie jest zadowolony ze swojej umowy, może, ja bym zaczął od tego, żeby złożyć reklamację jednak do banku. To jest pierwszy krok, który powinien zostać wykonany przez każdego klienta niezadowolonego. Dopiero ta odpowiedź banku no, determinuje dalsze kroki. Żeby złożyć reklamację, pewnie trzeba wiedzieć, jak ją napisać sensownie, tak żeby miała w ogóle jakiekolwiek skutki mogła wywołać. Istnieją infolinie, na przykład Rzecznik Finansowy również ma taką infolinię, na którą można zadzwonić, można zapytać o to, jak napisać reklamację do umowy? Również można skorzystać z poradnictwa mailowego. Istnieją również inne instytucje świadczące darmową pomoc klientom, jak rzecznicy konsumentów, jak organizacje konsumenckie. Także tych możliwości, nawet darmowej porady, tej chociaż takiej wstępnej, jest dużo. To teraz wznosząc się na trochę wyższy poziom, patrząc na problem z góry. Co nam mówi wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kredytów frankowych o instytucjach polskiego państwa? No bo frankowicze przez lata czekali na jakieś rozstrzygnięcia, jakieś przepisy, no i w końcu znaleźli to rozwiązanie w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Nie w polskim sądzie, tylko w unijnym trybunale. Ale jest to zgodne z pewnymi procedurami przyjętymi we wszystkich państwach Unii. Każdy polski sąd, który ma wątpliwości w interpretacji pewnych przepisów, które wynikają z ustawodawstwa unijnego, może zwrócić się o takie zapytanie. Takich zapytań trafia bardzo dużo. Myślę, że wie pan doskonale, o co pytam. No bo jednak od lat dyskutujemy o tym problemie i od lat nie widać sensownego rozwiązania tego problemu w Polsce, tutaj. Panie redaktorze, to wynika z tego, że to wynika jakby z kilku aspektów. Nie chcę tutaj poruszać kwestii jakby stricte związanych z systemem finansowym, powiedzmy, bo te argumentacje... Choć może to jest najważniejsze, tu chodzi o wielkie pieniądze. Ale też tak naprawdę chodzi o kwestie związane z konkretnymi umowami. Proszę zwrócić uwagę, że umowy kredytowe, hipoteczne, to są umowy, które są bardzo skomplikowanymi umowami. Wieloletnie umowy, które zawierają bardzo wiele różnych parametrów. Kierowanie tych spraw do sądu nie oznacza, że taki wyrok w jakiejś konkretnej sprawie danego klienta rozwiąże mu wszystkie problemy związane z daną umową. Jasne, ale ja pytam rzecznika finansowego o to, czy państwo nie powinno nas ochronić przed takimi sytuacjami, no jak ta właśnie, że jak słyszymy, te umowy były źle skonstruowane, wadliwie skonstruowane, zawierały klauzule, które nie powinny tak wyglądać, bo klient był na przegranej pozycji. Jeżeli pan redaktor pyta, czy powinna być wprowadzona jakaś regulacja ustawowa, która by jakoś kompleksowo ten problem rozwiązała, no to mogę odesłać... Tak, zapytam. Powinna być wprowadzona? To ja mogę odesłać do całkiem niedawno prowadzonych dyskusji przez no, co prawda około trzech lat, bo były trzy takie projekty, które no, jak pan redaktor wie, no, że tak powiem, finalnie nie odpowiedziały na te wszystkie problemy, które są zgłaszane w tej dyskusji. No właśnie, to znaczy, czy o tym, mamy przepisy, które nas w tej sprawie uspokajają w pełni i dają absolutny komfort nam, kredytobiorcom. Na tę chwilę takie przepisy istnieją, ale realizacja, dochodzenie jakby roszczenia z tego tytułu jest bardzo utrudnione, bo jest dość skomplikowana sama ocena prawna tych spraw, ale przepisy istnieją, na bazie których można kwestionować te postanowienia. No pytanie, czy wyrok Unijnego Trybunału będzie miał szerszy wydźwięk, to znaczy, czy zmieni pozycję klienta w relacjach z bankiem, czy po tym, co dzisiaj usłyszeliśmy od Unijnego Trybunału, rzeczywiście jest szansa na to, że banki będą musiały się bardziej liczyć z klientami. Jeżeli klienci poczują się odważniej, a nasza ocena tej sytuacji właśnie taka jest, to bardziej również zdecydowanie skierują te sprawy do sądów przeciwko bankom. Presja powinna zadziałać. Mamy przynajmniej taką nadzieję i liczymy na pewien też zdrowy rozsądek jakby sektora bankowego, bo nie jest w interesie ani sektora bankowego, ani strony klienckiej utrzymywanie przez kolejny jakiś długi czas sytuacji patowej, sytuacji, która de facto tylko generuje koszt. Czyli, dla wszystkich. Czyli rzecznik finansowy mówi klientom banków odwagi. Na pewno tak, ale z drugiej strony mówi również sektorowi bankowemu, przemyślcie to jeszcze raz, zmieńcie swoją pozycję, zaproponujcie rozwiązania. Zastępca rzecznika finansowego Paweł Zagaj, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski, do zobaczenia.